Cześć, witam w kolejnym zestawieniu najlepszych modeli, które nadesłaliście na nasz kanał Discord do działu modelarstwo i hobby. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do naszego modelarskiego challenge'u, to zapraszamy na nasz kanał Discord, który jest w opisie tego filmu. A teraz przejdziemy do 5 modeli spośród tych, które tam wrzuciliście, które najbardziej mi się spodobały w ostatnim czasie. Zaczniemy od numeru 5, który w tym tygodniu należy do użytkownika Komi i jest za jego Knighta Vexillora ze sztandarem, z tego co pamiętam, tak się ten model nazywa. Bardzo mi się podoba to, jak została pomalowana zbroja Knighta Vexillora. Ten srebrny połączony z takim już zużytym złotem, takim już widać, że po wielu bitwach, bardzo fajnie się prezentuje, plus bardzo fajnie mi się podoba sposób, w jaki pomalowałeś oczy. I ten efekt takiego błysku, błyskawicy wydobywający się z jego oczodołów, jego hełmu, wygląda naprawdę super. Plus do tego sztandar ma bardzo dobrze, fajnie dobrane kolory. Tak się wyróżnia na tle tego, jak ponura i taka grimdarkowa jest stylistyka samej figurki. Plus do tego metaliki zostały fajnie pomalowane, wyszejdowane, dlatego i podkładka też fajnie tutaj widzę, naśladująca jakieś bagna. To wszystko spowodowało, że na miejscu 5 wylądował Komi, a na miejscu 4 w tym tygodniu wylądował użytkownik Tobi. Z jego, z tego co widzę, to jest Kurnok Hunter, ale nie gram Sylvanet, więc mogę się pomylić. Wydaje mi się, że to jest jakiś Kurnok Hunter. Bardzo fajnie pomalowany, starannie, do tego świetnie dobrane barwy. To taka świeża zieleń trawy. Na podstawce fajnie się komponuje z samą zielenią figurki. Plus do tego te takie wstawki niebieskie dobrze z tym wszystkim kontrastują i te czerwone, nie wiem co to jest na tym kurnocie, to są chyba grzyby jakieś, które mu wyrastają na jego drewnianej zbroi. Fajnie też kontrastują z całą resztą figurki, przez co i widać, że tutaj się ten niebieski też wylewa na twarzy w oczach, się pojawia się na tym symbolu, który ten kurnot ma na sobie na górze. Bardzo fajnie to wszystko wychodzi, dlatego na miejscu 4 w tym tygodniu Tobi. I na miejscu 3 w tym tygodniu użytkownik Rafi z jego kolektorem o sajach Bone Reapers. W tej figurce bardzo mi się spodobał ten kontrast zielonej takiej nekrotycznej energii, która wydobywa się spod tej kościstej konstrukcji ogromnej, z tym piaskiem i z tą podstawką, która fajnie naśladuje pustynię. Jest to bardzo fajny efekt, tak jakby on faktycznie stąpał po jakiejś pustyni. I tutaj nawet ten szkielet z wbitym mieczem i te pojedyncze wystające trawki fajnie się prezentują i to wszystko daje efekt takiego faktycznie pustynnego, kolosalnego, nieumarłego, który gdzieś tam wędruje napędzany nekrotyczną energią i zbiera do swojej kolekcji kości. Super, fajny. I do tego model jest po prostu przepiękny. Bardzo mi się podoba. Dlatego na miejscu 3 w tym tygodniu Rafi i przejdziemy do miejsca 2, który zajął Mike w tym tygodniu z jego figurką z Warhammer Quest Curse City, przedstawiającą Octrena Gleamscrya, czyli takiego mrocznego maga. Super pomalowany, świetnie dobrane barwy, bardzo starannie wykonana robota. Highlighty, cienie, wszystko położone bardzo idealnie, ale co najbardziej mnie urzekło w tej figurce, to ta złota maska, na którą został pomalowany, wystylizowana jego twarz. Super to wygląda, fajny kontrast z tym purpurowym, z tym purpurowym kapturem i są tą purpurową szatą, plus do tego drewno na lasce i bardzo fajnie położone highlighty na rękach, które dają efekt takiego światła w połączeniu z tą maską. No to wszystko prezentuje się niesamowicie i ten Octren, który sam w sobie jest pięknym modelem, jeszcze przy tak właśnie starannym pomalowaniu i fajnym podejściu do kolorów, naprawdę się prezentuje rewelacyjnie i trochę żałuję, że nie jest takim normalnym nekromantą w zwykłej armii Soulblade. Dlatego na miejscu 2 użytkownik Mike i miejsce 1 w tym tygodniu zajmuje użytkownik Poniat, który znowu chyba malował coś dla White Dwarfa, ponieważ jego Katakros, Mortarcha Necropolis i otaczające go legiony o sajach Bone Reapers na tle tych Azerite Ruins, z tego co widzę,
ale mogę się mylić, może to być jakiś inny teren. No, to zdjęcie wygląda po prostu jak żywcem wzięte z White Dwarfa. Sama figurka jest mega starannie pomalowana. Wszystkie highlighty są tam, gdzie trzeba, wszystkie cienie są tam, gdzie trzeba. Bardzo cienkie, proste linie. Każdy najdrobniejszy szczegół na każdym z tych modelów, na całym tym skomplikowanym modelu, który jest w sumie taką mini dioramą, ten Katakross, bo ma jeszcze przy sobie wielu innych, że tak powiem, swoich sługusów. Ten jeden ma sztandar, jeden wygląda niczym nieumarły samuraj, jeden przedstawia mu jakiś zwój, a ostatni chyba odpala latarnię. W każdym bądź razie to wszystko zostało mega profesjonalnie pomalowane. Wygląda rewelacyjnie i tak jak mówię, jeżeli chodzi o samo zdjęcie i to jak zostało wykonane i skomponowane, no to ten shot nadaje się jak najbardziej do White Dwarfa, do jakiegoś działu heavy metal i tak dalej, bo wygląda rewelacyjnie. I tak oto na miejscu pierwszym w tym tygodniu poniat. Tak jak mówiłem na początku filmu, jeżeli ktoś chciałby przesłać swoje modele i wysłać nam, żeby spróbować swoich sił w naszym challenge'u, to zapraszamy na nasz Discord do działu modelarstwo i hobby. A na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.